tutaj właśnie w Ciemniku. To skąd chce pan wziąć środki na realizację tych swoich pomysłów? Od razu panu mówię, jeśli ja będę w pana radzie, a pan będzie burmistrzem, będę przeciwny temu. To mówię od razu, bo to jest, proszę pana, wyrzucanie pieniędzy, że tak powiem, błoto. Może ma pan dobre pomysły, ale ja uważam, że są bardzo ważne i ważniejsze sprawy. Dziękuję. Przepraszam, zanim będzie odpowiedź, bo już pan mecenas idzie, także szybko pytanko do pana mecenasa, bo tam mieszkańcy czekają. Pan burmistrz chciał coś powiedzieć. Nie, ja po prostu chciałem tylko powiedzieć, że tam trzeba postój zrobić przed cmentarzem, żeby samochody miały. Nie chciałbym, abyśmy w tym momencie, panie radny, mieszali pewne sprawy. Bo tak troszeczkę stajemy na zupełnie inne tory, myślę, że nie potrzebne. Ale teraz oddajmy głos ponownie pani radnej i panu mecenasowi. Ja pani mecenasie bardzo przepraszam, ale zawsze byłam do dociekliwa i może się bliżej poznamy w związku z tym. Ponieważ w projekcie uchwały o wyrażeniu zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze do darowizny jest wpisane również pozycja 2260, tak? I jest to ustawa o przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. A powołujemy się na artykuł 13 ustęp 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami. To czy nie powinien być przywołany najpierw artykuł, a później dziennik? Czy to tak ma być? No, bo ja już... Ale rozumiem, że tutaj powołujemy podstawą... Podstawą prawną jest artykuł 13 ustęp 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami. I tu jest dziennik ustaw 2016 roku, pozycja 21.47, tam jest tekst jednolity. I później jest dodana jeszcze pozycja 22.60. Jest to ustawa z 16 grudnia 2016 roku, przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. Która weszła w życie 1 stycznia 2017 roku, która między innymi zmienia ustawę o gospodarce nieruchomościami. I ona tak ma być tutaj. Na 99,9%, ale zaraz to sprawdzę. Dobrze? Także Państwo, proszę kontynuować. Jesteśmy, proszę Państwa, dalej w tym punkcie wolne wnioski. Kto z Państwa jeszcze ma wolne wnioski? No proszę podnieść rękę w górę, żeby Pan ją widział. Proszę bardzo. Ale nie muszę wstawać, nie? Nie. Chciałam po prostu poprosić, bo przez całą zimę i linówkę jest naprawdę oni. Miałka linówka to normalnie koniec świata. Proszę pani burmistrzu przyjechać na drogę. Ludzie chodzą do sklepu u nas tutaj. Proszę, ja wczoraj miałam, że w szpitalu znajdę. Tam jest sam lód. A ciągnik przede mną jechał. I to z gminy. Pan sypał. No nie wiem, jak sypiecie. Tu mówicie, że ktoś tam ze starostwa, a wy w gminie na samolot przyjdzie. Po pierwsze, po drugie, jeżeli jest przepis jakiś, tak, że musimy odśnieżać sobie tam chodniki, drogi posypywać, no to jeżeli jest przepis, no to chyba jakieś, nie wiem, prawa obowiązują mieszkańców, no to chyba gmina musi to jakoś egzekwować, tak? Panie burmistrzu, wysłałby pan pracownika, tak, nie wiem, który jest uprawniony do tego, czy tam z policjantem, nie wiem, z kim, tak? I ktoś dostałby raz po kieszeni drugi, to by niestety robił to. Ale wy w Gdańsku sobie robicie, a ty ochota to tam kwita, nie? Bo my ze wsi. Tylko, że mówię po raz kolejny raz, że płacę większe podatki niż nie jeden tutaj w mieście. Także bardzo bym prosiła, to jedno. Drugie, mówicie o oszczędnościach, tak? Gdzie są te oszczędności? Gdańsko czuje, bo ja, bo my na wsi odczuwamy to. Ja, w linówki, mieszkając odczuwam to. I nasze dzieci tak samo. A powiem panu, jak oszczędzacie. Przyjechała straż w tamtym roku 3 razy do jednego drzewa w parku. 3 razy. W tym roku, nie, w tamtym roku, czy to w tym roku to było, też przyjechała, tak, narobiła szkód po drodze, gdzie zakopała się, dziur oczywiście wszystkiego, tak, narobiła. Zakopał się, zamiast przyjść do sąsiada, powiedzieć, słuchaj, wyciągnij mnie, nie, skopnął drugi samochód strażacki, żeby go wyciągnął.
No pan uważa, że to jest w porządku? To jest normalne? Przecież to ile mają na godzinę? 10, 20 zł, 30? Nie wiem, ale 14? Nie wiem. No ale pomimo wszystko, co policzy pan godzinę w tam i tak tam. Narobił już kurt, sąsiadom kurde ogrodzenie popsuł i co z tym ogrodzeniem do dzisiejszego dnia? Nie wiem, ktoś przyszedł do tych ludzi, poszedł, powiedział przepraszam. No jakby to panu się stało, gdy zrobił, to by przyszedł ten pan naprawić, tak? Ale że to zostało się, nie wiem, jakieś kobicie ze wsi, no to trudno, niech sobie sama ten słupek postawi, ogrodzenie poprawi. A drzewo dalej glina, wisi. Ja powiedziałam panu, że mój mąż tego drzewa nie zetnie. I pan wie dlaczego. A kalina dalej wisi, luty minie, kolejne lata, drzewo dalej nie będzie ścięte, aż się spieprzy, przepraszam bardzo, ale na mój dom, bo tak będzie. No i odszkodowania znowu nie dostanę, tak? Chociaż będę miała ubezpieczone, a gmina mi nie pomoże oczywiście, no bo no niestety nie musi. Panie burmistrzu. To jest po drugie, teraz jeszcze jedno pytanie mam. Dzieci miały być, nasze dzieci są, no jeżdżą bardzo szybko do szkoły, tak? Po 7 chyba 10, nie wiem, rano. Czy można by było zmienić, tak? Że ścienne jeździ sobie też mając tam, ale po prostu zrobić, nie wiem, miesiąc. Ja już mówiłam to tyle razy, nie wiem, czy też rozumiem. Tak, zrobić takie odwozy, nie wiem, miesiąc jeździ ścienne o godzinie 7, miesiąc jeździ odwrotnie linówką. To są takie same dzieci. I była tyle razy mowa o tym. Wy nas słuchacie i tylko kiwacie głowami, że tak, ale nic nie robicie w tym kierunku, żeby to było normalnie zrobione. Ja to tak odbieram i nie tylko ja. Naprawdę nie tylko ja. A jeszcze, ile u nas jest stowarzyszeń w gminie? A dlaczego jest tak bardzo faworyzowane Stowarzyszenie Kadra? Ja nie mam nic przeciwko temu stowarzyszeniu, tak? Ale wie pan co? Mnie już to naprawdę bardzo, bardzo razi, jak ja słyszę, czy czytam ze współpracą Stowarzyszenia Kadra, ze współpracą pana burmistrza i gminy Mińsko. Dlaczego? Ja tego nie mogę zrozumieć. Jest jedno, nie wiem, jedno stowarzyszenie, gminy, trzecie, piąte, dziesiąte. Czy nie można, nie wiem, jakoś razem, wspólnie, że nie wiem, ja uważam, że to jest takie kolesiostwo. Powiesz? Tak, proszę bardzo. A może pan mecenas, bo jak tam się... A, nie mamy, za dobrze. Ustawa, którą pani wspomniała, czyli ustawa o zasadzie, o zasadach... Zarządzania mieniem państwowym wprowadziła zmiany w szeregu ustaw, między innymi w artykule ustawy o gospodarce nieruchomościami i tych zmian w ustawie nieruchomościami wprowadziła 36. I dlatego też jest przywołanie, tak? W artykule 19 tej ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, artykuł 19 jest poświęcony zmianom w ustawie o gospodarce nieruchomościami i tych zmian jest w sumie 36. I ta ustawa o zasadach zarządzania mieniem państwowym, ona wyszła w dniu 1 stycznia 2017 roku. Także przywołanie tej zmiany 2260 jest słuszne, jest jak najbardziej uzasadnione. Dziękuję bardzo. Czy wszelkie wątpliwości rozwialiśmy? Tak. To pan burmistrz odpowie na trzy pytania, pani Galeczko. Panie Rynku, czy ja mogę tylko doprecyzować jedną kwestię w tej pierwszym pytaniu. Rozumiem, że jechał ten ciągnik i posypywał. Więc ja... Ale to tylko cała zima odkrywa. To był pierwszy raz. I to podejrzewam dlatego, że to było wczoraj. Dzisiaj jest sesja. Panie Reniu, ja pozwalam z panem udanym, żeby jak będą jechać, to postarali się właśnie jechać wolniej i żeby może czasami przemieszali ten wiatr, bo może jeszcze gdzieś tam coś się zatrwało, to jak najbardziej przyjmuję tą sugestię do realizacji. Druga sprawa, jeśli chodzi o tych strażaków. To drzewo, które nam stoi, sprawia nam ogromny problem. I to nie jest tak łatwo podejść i ściąć to drzewo, o czym pani doskonale wie. Stąd też może tak często... Proszę pana. Ale pani Reniu, ja poproszę, żeby powoli skończyć. O tym, że oni trochę tam nabałaganili i nie zrobili z tym porządku, dowiaduje się od pani i na pewno będę rozmawiał z prezesem, żeby zrobili, jeśli rzeczywiście tak jest, porządek, czy to z tymi drzewami, czy to z tym ogrodzeniem.
Natomiast co do tego drzewa, proszę się nie obawiać, jeśli pozwolą na to warunki atmosferyczne, bo to też jest ważne. Bo nie zawsze można, prawda? Tym bardziej, że to drzewo jest problematyczne, do końca tego będzie ono wycięte. W sprawie trzeciej, ja już mówiłem o tym, Sołtysławie zresztą też. Rozmawiałem na temat tych dowozów dzieci na przemian ze ściennem i linówkiem. Problem polega właśnie o tym, o czym pani zaczęła, czyli na oszczędnościach. Ale raz jeszcze proszę panią dyrektor, żeby tę sprawę przeanalizowała. Poproszę ją o wyjaśnienia na piśmie, żeby mógł jej przekazać panu Sołtysowi, żeby pani się mogła z tym zapoznać. I wreszcie sprawa czwarta, to jest kwestia stowarzyszenia Kadam. Pani Redio, no, stowarzyszenie Kadam jest aktywne. Ja bym za to nie poradzę, ja się z tego cieszę. Jeśli przyjdzie do mnie inne stowarzyszenie... Ja to inaczej widzę. Pani Redio, pozwolę. Jeśli przyjdzie do mnie inne stowarzyszenie z propozycją czegoś, nie wiem czego, to też będę z nimi współpracował. Uważam, że gmina powinna przede wszystkim sama pierwsza wychodzić do tych ludzi, którzy mają jakieś stowarzyszenia, tak? Rozmawiać z nimi, bo może oni naprawdę mają większe, lepsze pomysły, a nie mają takiej siły przebicia jak pan, czy gmina, tak? Pan powinien sam pierwszy do tych ludzi, słuchajcie, potrzebna nam jest świetlica w linówku, tak jak mój mąż chodzi i pyta się, może ktoś, jakiś sponsor się znajdzie, tak? Jedzie do Stargardu, jedzie, kurde, pyta się, prosi, może jakiś sponsor się znajdzie, żeby wkład własny dać dla gminy. To jest, dla mnie uważam, że to jest wstyd, bo to pan powinien szukać tych pieniędzy, nie mój mąż. Bo mój mąż musi iść do nas nie pracować, żeby utrzymać rodzinę. Pani Demi, ja zgadzam się co do tego, że w stowarzyszeniach są ludzie, którzy są kreatywni, natomiast jest to dobrowolny zespół ludzi, którzy robi to, co chce tak naprawdę. I powtarzam raz jeszcze, jeśli przyjdzie do mnie inne stowarzyszenie i przedstawi ciekawy pomysł, to na pewno nie odmówię współpracy z tym stowarzyszeniem. Na ten moment tak się składa, że stowarzyszenie KADEM jest bardzo aktywne. Kiedy stowarzyszenie, które prowadzi między innymi pani Działoszewska, zwróciło się kiedyś do pani dyrektor, żeby udostępniła kino, to te kino było udostępnione, prawda? Dlatego nie mogę z kolei wymagać, zmuszać stowarzyszenia do czegoś, czego być może oni nie chcą. Ale powtarzam po raz ostatni. Będę współpracował z każdym stowarzyszeniem, które do niej przyjdzie i realizacja czegoś, co oni sobie wymyślą, będzie możliwa. A jeszcze jedna, panu jeszcze wspomnę o tym drzewie, jest takie bardzo problematyczne do ścięcia. Jakby pan posłuchał tych strażaków, jakie oni mieli doświadczenia, tak? Jak to drzewo powinno się ścinać, jak to są fachowcy, że się teraz dziwię teraz, naprawdę, że pan to mówi, że to jest tak problematyczne drzewo do ścięcia. Proszę się panu zapytać tych dwóch panów strażaków, jak się to drzewo, oni panu tłumaczą. To są tacy, dlatego to była jedna z podjęcia, ja to nie mam do decyzji, czemu można tego drzewa nie będzie ścinał. Bo jeżeli tacy fachowcy są, którzy tak potrafią to zrobić, to niech to zrobią, niech pokażą. Właśnie dlatego tego nie zrobili, ponieważ przekracza pewne możliwości, może przede wszystkim techniczne. Ale, wie pan, bo przekracza tej możliwości przede wszystkim chyba techniczne. Drzewo będzie wycięte we współudziale straży z innym podmiotem. I co do tego, co strażacy mówią, no to ja nie mam wpływu na to, co mówią ludzie, więc proszę o to, mówię, proszę nie wnioskować. Dobrze, pani Haledzie, ma pani jeszcze jakieś wnioski? Tak, do pana. Słucham. Bardzo bym prosiła, panie Szafran, żeby pan mnie nie mieszał. Jeżeli pan nie potrafi zachować się odpowiednio na sesji, to niech pan mnie nie mieszał. Proszę przeczytać wpis na portalu Mińsko, tak? Jak może pan zwalać na mnie winę, bo to jest ewidentnie zwalanie na mnie winę. Jeżeli pan nie potrafi, to proszę sobie przeczytać. Ja nie jestem przekupką rynkową, żeby pan ze mnie taką zrobił. Czyli wniosek jest do przewodniczącego, żeby nie mieszał, tak? Nie, żeby jeżeli nie potrafi, to swoją, jeżeli nie potrafi sesji poprowadzić odpowiednio, to niestety nie potrafi, no to dlaczego nie mierza tam jak na jakimś portalu? Ja dopiero przeczytałam wczoraj to. Pani Haledzio, i proszę sobie przeczytać, ja sobie nie życzę. Pani Haledzio. Ja nie jestem pani ani pana koleżanką, ani żadną pana dobrą znajomą, nigdy nie byłam zresztą. Pani Haledzio, przewodniczący Rady Miejskiej Mińsk, obiecuje pani, że nie będzie mieszał.
No to nie, proszę, ja to, taki proszę sprostować tam na portalu. Ale ja tak na portalu, że nazwijmy nazwiskami nie wymieniam pani nazwiska. Nieważne. Ale teraz to wie. Jeżeli wymienię pani nazwiska. I pan skłamał wtedy. To będzie mnie pani mogła do sądu podać. Czy są jeszcze żadne wnioski? Jeżeli nie ma, przechodzimy do punktu kolejnego. Nie. A, jeszcze są uchwały. Sąd jest jeszcze. Ja tylko chcę, żeby u nas do Ostrowa na dołek przywieźć piasek i tutaj koło krzyża będzie kończy, tak? To bardzo proszę o dowiezienie tam piasku, żeby na dołek, bo raz posypali, tak, a jak tam ludzie też chcą sypać, a na dołku nie ma piasku. No i proszę, to bardzo proszę. Ktoś jeszcze? Nie widzę. W takim razie przystąpimy teraz do przegłosowania uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny, ponieważ wątpliwości wszelkie pan prawnik rozwiąże, tak? Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. To jest ulica Reja. Mikołaja Reja. Kto z państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki w górę. Kto z państwa był przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę, stwierdzam, że rada podjęła uchwałę. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku obrad. Komunikaty i informacje. W komunikatach informacja kończy po jedną sprawę. Otrzymali państwo dzisiaj druki oświadczeń majątkowych. Ja w nagrodzionej sesji prosiłem państwa, aby państwo zapisali sobie stan kont. Przypominam, że podajemy stan na dzień 31 grudnia 2016 roku i łącznie z PIT-ami w grupie z Bębarach do 30 kwietnia składamy w duże rady. Wątpliwości w tej sprawie są? Nie ma. W takim razie zamykam posiedzenie 23 sesji.